Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie programu Genialni Lokalni Globalni. Zanim przedstawię mojego kolejnego gościa, chciałabym poinformować, że ruszyła trzecia edycja rankingu Genialni Lokalni Globalni imienia Danuty Szaflarskiej. To ranking, który ma doceniać ludzi działających na polu kultury w kraju, w świecie, sądeczan działających na polu kultury. Dlatego jeśli uważacie, że macie idealnego kandydata, który w 2020 roku zrealizował wyjątkowe przedsięwzięcie, zgłaszajcie. Szczegóły znajdziecie na www.dts24.pl. Tymczasem dziś będę rozmawiała z laureatem drugiego miejsca, drugiej edycji rankingu GLG, Michałem Węgrzynem, który właściwie nie sam, ale wraz ze swoim bratem Wojtkiem otrzymał tę nagrodę i to wyróżnienie. Michał jest reżyserem filmowym i producentem filmowym, jego brat operatorem i wspólnie działają. Witam Cię, Michale, serdecznie. Cześć. Witam Michał, was. Przyznam, że po cichu liczyłam, że w okresie świąteczno-noworocznym uda się Ciebie zaprosić bezpośrednio do studia DTS, żeby porozmawiać i Twojego brata Wojtka, z którym razem tak, jesteście laureatami GLG drugiej edycji. A to takie zaskoczenie. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie wypoczywasz, gdzie spędziłeś nowy rok? No przykro mi bardzo, że nie możemy się spotkać face to face, ale wyjechaliśmy 3 tygodnie temu z rodziną na Teneryfę i tutaj spędziliśmy czas świąt i zostajemy jeszcze cały miesiąc. Wojtek nie mógł wyjechać, bo jest w trakcie realizacji serialu Komisarz Alex, więc niestety jest w pracy. Ma trochę gorzej, ale lubi swoją pracę, więc nie jest źle. Wypoczywasz po ciężkim roku pracy? Tak, miałem wyjątkowo ciężki rok i to był taki chyba najtrudniejszy film dla nas w życiu, dla mnie i dla Wojtka. Raz, że to film był historyczny, kostiumowy, no i tak jeszcze nakładający na nas dużą odpowiedzialność, bo zdajemy sobie sprawę, że będzie wzbudzał bardzo dużo kontrowersji, no i też już po montażu jesteśmy tego filmu, więc zdajemy sobie sprawę, że jest bardzo kontrowersyjny. Mówię oczywiście o tytule Gierek z Michałem Kuterskim w roli głównej na podstawie pomysłu Janusza Iwanowskiego, producenta. Ale powiedz w ogóle, skąd pomysł na Gierka? Dotychczasowe twoje produkcje raczej no, nie były historyczne. To jest trzeci film, który robimy razem z naszym producentem Januszem Iwanowskim z Global Studio. On był zadowolony z pracy z nami przy Procederze i później przy Crime Story, który się ukaże też już w tym roku, tylko w listopadzie. I zaproponował, żebyśmy zrealizowali jego projekt Marzenie. Mowa tu o filmie Gierek, nad którym pracował wiele lat i który bardzo leży mu na sercu. No byśmy się od razu zgodzili, no bo to dla nas też raz, że wyróżnienie, dwa kolejne jeszcze trudniejsze wyzwania. Lubimy trudne wyzwania, bo wtedy się człowiek może sprawdzić, ale też dużo uczy się. No i tak doszło do tego, że zrealizowaliśmy z moim bratem właśnie film Gierek. W tym filmie też pojawiają się moi dwaj kolejni bracia, bo zagrał Kuba Węgrzyn i zagrał mój brat, najmłodszy Waldek Węgrzyn, zagrał w ogóle też ciekawą postać, bo zagrał Adama Gierka, syna Edwarda. Aha. Powiedz mi, no, jeżeli już mówisz o tym, że zagrali bracia, to twoi bracia i w ogóle twoja rodzina jest częścią zawsze twoich produkcji, waszych produkcji. No i czym to też zaowocowało? Tutaj myślę o twoim pomyśle na Familia Pictures. Projekcie. Familia Pictures. No wiesz co, od dłuższego czasu już razem pracujemy. Do tej pory ta firma, przy której produkowałem, moja firma, która produkowała film, nazywała się Film, albo określaliśmy się bracia Węgrzyn, ale w związku z tym, że z każdym filmem coraz więcej braci dołącza do mnie,
i pomaga mi realizować filmy, które robimy, no to postanowiliśmy założyć spółkę, która będzie produkowała filmy, między innymi filmy, albo głównie filmy familijne, ona się nazywa Familia Pictures. Też przez ostatnie lata nie spodziewałem się, że do tego dojdzie, że faktycznie szczerze i w sposób profesjonalny moi bracia będą chcieli się oddać profesji filmowej, bo o tym, że Wojtek jest operatorem, robi to od dawna, to wiele osób już wie i ja tego byłem pewien, ale też nie chciałem jakoś tam zmuszać moich braci, żeby weszli w tą branżę, która jest trudna i często kosztuje wiele wyrzeczeń, stresów i tak dalej. Jednak po tych kolejnych filmach i Kuba, i Waldek bardzo mocno się wkręcili w ten rodzaj pracy i ten sposób życia tak naprawdę, żeby powiedzieć sobie jasno, że to jest sposób życia, jest zupełnie inaczej żyjemy niż normalni ludzie. Ale też jak były przygotowania do filmu Gierek i później pracowaliśmy na planie, to moje dzieci mnie nie widziały przez na przykład miesiąc. I nawet ze mną nie za bardzo mogły rozmawiać, bo myśmy zaczynali plan o 6 rano, kończyliśmy powiedzmy koło 20, a wieczorami były albo jakieś próby, albo kolejne ustalenia. Czasami jeszcze było coś, co wpadło gdzieś do głowy producentowi i chciał to wprowadzić w plan, albo z aktorami jakiś powstał nowy pomysł, więc wiesz, ta robota jest taka, że ona wyciska nas jak cytrynę albo jak gąbkę. Naprawdę potrzebujemy, żeby być normalnymi ludźmi, takich dłuższych odpoczynków później. Więc mam nadzieję, że teraz nadrabiasz z rodziną ten czas, kiedy pracowałeś przy filmie. No ale powiedz jeszcze o tym filmie. Mówisz, że to może być kontrowersyjny film, to będzie kontrowersyjny film, jakbyś mógł coś zdradzić. I co ty właściwie o Gierku wiedziałeś? Bo ja znam Gierka z powiedzenia, chcesz cukierka, idź do Gierka. I tyle. Wiesz co, no ja znałem mniej więcej tyle, co ty. Natomiast w momencie, kiedy dostałem tą propozycję, kupiłem kilka książek i przeczytałem je dosyć szybko, bo się okazuje, że Edward Gierek był bardzo ciekawą osobą i wiódł ciekawe życie. Już samo to, że pierwsze lata swojej młodości pracy spędził we Francji, w Belgii, tam doświadczył takiego dorosłego życia, który miał, wiesz, ogromny wpływ na to, jakim on był politykiem, ale też to, że wracając do Polski przez całe tam 30-40 lat, zanim został pierwszym sekretarzem, był w partii i miał wpływ na losy kraju. I całe to, że wiesz, gdzieś tam próbował dążyć do tego, żeby ten stan Polaków, polskich robotników gdzieś tam polepszyć, poprawić, no to wszystko, bo wszystko jest bardzo ciekawe. No i później doszedł do władzy, no i spotkał się z takim lobbingiem ze strony wschodu i ze strony zachodu, musiał sobie z tym poradzić, więc ten film to tak naprawdę opowieść o takiej wielkiej wojnie jednego człowieka, który ją musiał stoczyć, próbować ją wygrać, a czy to mu się udało, no to ale ci, co znają historię, to wiedzą, że nie, a reszta zobaczy w filmie mniej więcej, jak to wyglądało. Ale samo to, że mogliśmy skorzystać z wiedzy jego syna Adama Gierka i z ekonomisty, który był jego doradcą, pana profesora Bożyka i całej masy innych ludzi i wiedzy też głównie naszego producenta, dla którego to jest temat życia, to było ciekawe raz przy tworzeniu scenariusza, a później przy pracy, że gdzieś tam mogliśmy się czuć, że jesteśmy blisko prawdy. Natomiast tak już też patrząc obiektywnie na tą historię dzisiaj, no to jest ona bardzo kontrowersyjna i wydaje mi się, że udało nam się pokazać wiele rzeczy, o których wielu Polaków nie wie i które mogą zmienić całkowicie spojrzenie na tego komunistę, jakim był Edward Gierek. Jak w tej roli, zdaniem reżysera, poradził sobie Michał Koterski, który tak gra główną rolę i nawet do niej się przytył, tak? 15 kg. Tak, wiesz co, no to takie było od razu założenie, że musi przytyć, bo Edward Gierek był jednak dobrze zbudowanym, mocno zbudowanym facetem, więc przynajmniej w tej kwestii chcieliśmy, żeby byli do siebie podobni, natomiast nie szukaliśmy takiego dokumentalnego podobieństwa.
bardzo nam zależało, nam i producentowi, żeby aktor, który będzie grał główną rolę, był człowiekiem o takim dobrym spojrzeniu, bo tak oglądając zdjęcia, czy oglądając wywiady z Edwardem Gierkiem, widać, że ten człowiek miał coś takiego dobrego w sobie i był taką chyba ciepłą osobą. No, ja go nigdy nie poznałem, ale takie odbieram wrażenie oglądając filmy, więc też chcieliśmy, żeby aktor, który będzie grał tą rolę, miał coś takiego w sobie, ale też zależało nam na tym, żeby był takim, taką magnetyczną postacią, która samo to, że dostał taką propozycję i że zagra taką postać historyczną, już jest bardzo kontrowersyjne dla wielu ludzi, więc to raz, że był to sposób marketingowy nasz, dwa, bardzo duże wyzwanie ze względu na to, że Michał Koterski nie grał do tej pory tak poważnych ról. No i a trzy, no to bardzo się lubimy i pracowaliśmy wcześniej przy Crime Story, gdzie grał gangstera, bandytę, złodzieja. Widzieliśmy, że jest w stanie po prostu uruchomić w sobie wszystko, żeby jak najlepiej odtworzyć daną rolę. Mhm. Crime Story w listopadzie, Gierek w październiku, tak? Tak. Mhm. Zobaczymy, będziemy mogli pójść do kin, mamy nadzieję. Ale po takich komercyjnych produkcjach nie masz ochoty wrócić do własnych, no, takiego współczesnego kina, moralnego niepokoju, jak to niektórzy nazywali wasze wcześniejsze kino, wasze filmy. Temu ma służyć Familia Pictures? Oczywiście, że mam i pierwszą produkcją, która właśnie będzie produkcją Familii Pictures, czyli moją i moich przyjaciół, braci Ruczyńskich, którzy są razem ze mną w spółce, to będzie film Faul o młodym piłkarzu na podstawie scenariusza mojego brata Piotrka Węgrzyna, który dopisał razem ze mną. Jest to opowieść, która wydarzyła się naprawdę, ona wydarzyła się w Nowym Sączu. Niestety ze względów finansowych będziemy ją realizować nad morzem. No i to jest taka historia, mam nadzieję, że będzie bardzo pouczająca dla młodych chłopaków, którzy grają w piłkę, którzy muszą zmierzyć się z sukcesem i z tym, jak to działa na ludzi wokół nich. Więc na pewno będzie to historia wokół moralności i no tak wiesz, nas już taki, no mamy taką dużą tęsknotę jednak do kina artystycznego, bo tu najbardziej się odnajdujemy. Lubimy kino komercyjne robić, bo wiesz, to są fajne warunki, dostęp do drogich aktorów, dobrych aktorów, wiesz, dostęp do wszystkich środków wyrazu filmowych i tak dalej. To ułatwia pracę i pracuje się w dużym komforcie. Natomiast kino niezależne czy autorskie rządzi się tym, że mamy trochę mniej środków, trochę w gorszych warunkach pracujemy, natomiast możemy realizować siebie jako artyści w 100%, przekazując albo opowiadając przekaz, który sami chcemy przekazać, a nie jakąś historię, na której zależy komuś innemu. Bardzo Ci dziękuję i tego Ci w nowym roku życzę, że samych takich produkcji moim i Państwa gościem był Michał Węgrzyn, producent filmowy i reżyser. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów.